wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sfer, a to jest kolejny już czwarty odcinek z serii Minecraft Dark Ages. Dzisiaj ze mną jest dwóch zwycięzców poprzedniego odcinka, mianowicie Prosty i Pat Sparkle. Cześć chłopaki, przywitajcie się. Siema. Siema. I dzisiaj chłopaki będą przebudowywać swoje budowle na moją tutaj mapę, którą macie tutaj zobrazowaną dookoła, no mniej więcej. W takim razie chodźcie, pokażę wam, gdzie będziecie budować swoje budowle, bo z racji, że mają one specyficzny wygląd, to wybrałem sobie do nich specjalne lokacje, więc będzie pierwsza budowla prostologicznego. Jest to według mnie domek idealny na domek z Nahora i chciałbym, żebyś budował tutaj o swoją budowlę taką, jaką wybudowałeś wcześniej na Best Builders. Da się zrobić? No da się zrobić. Okay. Dobra, to teraz na następnym kroku chodź ze mną, Pat. Ty już tutaj masz zacząć budować. Teraz Pat leci za mną, ok? Bo twoja budowla, jak mówiłem, bardzo mi przypomina taki bar. I chciałbym, żebyś właśnie przebudował ją i trochę ją powiększył i zrobimy po prostu swojego domu, który wybudowałeś, zrobimy bar przydrożny, taki tutaj niedaleko naszej wioski startowej. I miejsce mam gdzieś tutaj przygotowane specjalnie pod twoją budowę. I jest to tutaj, przy drodze. Proszę cię bardzo. O, tutaj chciałbym, żebyś budował swoją budowlę trochę większą. Da się zrobić w tym miejscu? No da się. Da się, dobra. A tematem, którym ja się dzisiaj zajmę w odcinku, będzie budowa sadu. Jesteśmy już z powrotem w miejscu, w którym będę budował właśnie dzisiejszy sad. Za chwilę przejdziemy do timelapsa, ale pierwszą rzeczą, zanim w ogóle odpalę timelapsa, będzie dobór sobie tutaj, powiedzmy, gruntu, który będzie doprowadzeniem ścieżki do naszej głównej ścieżki w wiosce, więc musimy teraz szukać sobie ID, zaczynaj odpowiedniej. 13.2.2, ok. Takie ID postanowiłem wykorzystać w takim wypadku, 13.2.2. Zacznę, jak ścieżka by wyglądała, jeśli bym wykorzystał. Wydaje mi się, że taka odpowiednia jest. I dzisiejszym modulcem, który będziemy wykorzystywać przy budowie sadu, po pierwsze będzie tutaj nasze płotki, które będą zbudowane z takich oto przedmiotów przy użyciu także ukrytych ID ich na naszym texture packu, a także będziemy wykorzystywać dzisiaj, to są bodajże, że was nie kłamę, tutaj są z akacji na biomie poszczególnym, wyglądają o wiele inaczej, tylko muszę znaleźć odpowiednie jeszcze ID tego przedmiotu. Pozwolicie mi. O, to jest to ID. I teraz musimy znaleźć po prostu odpowiedni biom. Dokładnie na biomie oceanicznym. Liście te zmieniają się w liście jabłoni. Więc wykorzystamy to dzisiaj do budowy naszego sadu. Także widzimy się za chwilę w timelapse. Moi drodzy, po tym krótkim timelapsie witam was bardzo serdecznie z powrotem. Na ten moment nasz sad prezentuje się w ten sposób, że wybudowałem tutaj dosyć chaotyczny murek, gdyż pomyślałem, że takie coś będzie w sumie bardzo dobrze oddawało sens jakby tego, co wtedy było, nie wiem. Taki murek po prostu podniszczony totalnie, jakieś to są właściwie zgliszcza tego murku tak naprawdę. Mało gdzie tutaj można jeszcze dojrzeć jakiś element porządny tego murku, jeszcze tutaj tego trochę pobudujemy oczywiście, bo jest według mnie zbyt dziurawy nawet w pewnych momentach.
momentach i musiałbym właśnie podnieść go w niektórych elementach, żeby był to wyższy murek zdecydowanie. Ale ogólnie według mnie dosyć ładnie się to prezentuje. I teraz zajmiemy się w sumie wnętrzem tej chatki, tak sobie pomyślałem, bo nie mamy nic na zewnątrz do roboty. Drzewka użyliśmy standardowe, gdyż chyba one najbardziej pasują do takich jabłoni. Dęby to samo dziwo i pasują do jabłoni. Nie mam pomysłu na serio, jak mógłbym wybudować te drzewa inaczej. Chociaż teoretycznie, poczekajcie, bo coś się tam pyta, prosty, logiczny. Teraz setujemy sobie tutaj wnętrze tego mieszkanka, więc musimy teraz zobaczyć. Ja nie wiem, o co oni się tam pytają, więc tutaj zrobimy drewnianą podłogę, więc robimy set 5 i jeszcze tutaj ten fragment musimy setować, więc zrobimy tak, zrobimy jeszcze tak i teraz sprawdźmy sobie ID, czy jest jakieś ciekawe drewno, które moglibyśmy użyć do wybudowania tutaj podłogi w tym domku, chyba tak, chyba widziałem już tam odpowiednią teksturę, tylko muszę jeszcze raz przejść między teksturami. Wydaje mi się, że ta tekstura 5 2.9 będzie jak najbardziej pasować tutaj do tego pomieszczenia. 5 2.9. Musimy użyć metadaty oczywiście. Nie wiem, czy to jest drewno, które jest normalnie używane. Zaraz zresztą zobaczymy. To jest chyba Spurs albo Dark Oakwood. Nie, to jest Oakwood. To jest metadata, czyli tego drewna normalnie byśmy nie uzyskali w inny sposób niż po prostu przez setowanie sobie podłogi właśnie przy użyciu metadat. I teraz wykorzystajmy sobie jakieś inne oczywiście elementy naszych dodatków, bo to są dodatki. Mamy tutaj trapdoory, które oczywiście będę chciał użyć do stworzenia iluzji otwartych drzwi. Przy użyciu Blaze Roda dzięki specjalnemu pluginowi na serwerze mogę zamienić je oto biom tutaj na tym drewnianym klocku na Extreme Hills i dzięki temu one wyglądają tak dosyć jak otwarte drzwi. To jest dosyć fajny w ogóle motyw i będę go dosyć często wykorzystywał. Dosyć. Ale dobra, zajmijmy się teraz pomieszczeniem. Ja myślę, że tutaj trzeba by umieścić po pierwsze skrzynki z jabłkami. To jest coś, co by musiało się znaleźć w domu kogoś, kto posiada sad. Więc gdzie mamy? Tutaj mamy spurswood. Ok, spurswood może być. Aczkolwiek najpierw bym zrobił je na powierzchni, gdyż to bardziej by pasowało chyba. Weźmy sobie dzień w ogóle, bo w nocy to będzie tutaj mało co widać. I myślę, że tutaj możemy jak najbardziej nawet okno sobie tak przymknąć tymi skrzyniami z jabłkami. Tylko czy uda nam się odpowiednie tekstury w danym bloczku nałożyć? Bo to jest jeszcze pytanie, bo to zależy od bloczku, co będzie się w tych skrzyniach znajdować. O, proszę bardzo, tutaj mamy coś takiego. Tu się znajdą ciastka, ryby. Znowu to musimy trafić po prostu na moment, kiedy będą tutaj jabłka się pojawiać w tym. Gdyż no nie na każdym bloczku się one jakby pojawiają. I to jest niestety problemem tej metadaty. Chyba, że będzie można zmienić jakoś biomami. Nie, no. O, jednak jak widzimy, biomy też wpływają na to. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Ale tutaj widzę, że dosyć ograniczone jest to. Tutaj nie będzie jabłek w tej skrzyni, ok. Spróbujmy sobie z tą skrzynią. I są jabłka, dobra, mamy jabłka. Możemy wykorzystać motyw zamkniętej skrzynki, jak najbardziej się nam też taka przyda. Czy tutaj będą jabłka, uda nam się setować w tym? Zobaczmy, bo tu jak widzę, różne skrzynki na różnych biomach będą także pojawiały jabłka. Ok, mamy jabłka. I chyba tutaj nam wystarczy 3 skrzynki. Ja myślę, że będzie ok. Jeszcze zrobimy sobie tutaj gdzieś szopę na drewno w ogóle, którą przygotujemy sobie jeszcze na odcinku, bo czemu by nie. Szopa myślę może znajdzie się tutaj na uboczu sadu nawet. Więc zróbmy ją sobie. Po pierwsze musimy wziąć do tego... co to jest za metadata? To są skrzynki, to nie możemy tego wziąć. Weźmiemy sobie drewno. Stersy... Nie, źle napisałem. Dobra, weźmy sobie oakwood, stersy i weźmiemy sobie półpłytki. Jeszcze potrzebujemy fensów, żeby wybudować sobie takową szopę. Zaczniemy w ogóle od ustawienia sobie w niej drewna, żeby wiedzieć, jaki to mniej więcej będzie nam potrzebowało, kim mniej więcej będziemy potrzebować przestrzeni na wybudowę. Tyle drewna to chyba nawet za dużo. Weźmy to, pomniejszmy do takiej ilości. Mi się wydaje, że tak będzie ok. Teraz poszukajmy metadaty odpowiedniej. O, właśnie była tam metadata, której potrzebowałem. Jeszcze szybko przeklikajmy do niej. Jest to metadata 5.7. Jasne, włączmy tam noc, ktoś potrzebuje. Ja tylko zaświecę sobie pochodnie, jako że ktoś tam potrzebuje, żeby zauważyć, jak to w nocy będzie wyglądać. I zaraz zresztą pójdziemy zobaczyć tam, jak prace chłopaków wyglądają, gdyż jestem szczerze mówiąc ciekaw, jak to im tam wypadało. Właśnie dzień, któryś nam włączył. Okej, okay. Ustawmy tutaj te bloczki. Tylko kurde, czy nie uda nam się jakiegoś odwróconego znaleźć? Aha, to także od biomu zależy. Ok, czyli odwróćmy sobie bloczki w naszą stronę. To będzie dosyć ładnie wyglądało. Ok, musimy znaleźć tutaj, żeby z tyłu było.
Okej, jest dobrze. I teraz jeszcze ten biom musimy zmienić. Aha. Ice Plainsy, okej. Mam nadzieję, że śnieg nie będzie padał tylko. Znając życie, to tak właśnie będzie. I teraz wybudujmy sobie jakąś tutaj szopkę. Kurde, mur nas tutaj ogranicza trochę względem powierzchni budowlanej. Ale myślę, że mur będę musiał przesunąć. Wiecie co? Przesuniemy sobie to trochę szopę bardziej tutaj. Ale muszę podniszczyć teren znowu. O, dobra. Weźmy sobie to drewno, przenieśmy w to miejsce. Więc tutaj bierzemy sobie na 3 nawet możemy zrobić, chociaż nie, jeszcze tutaj za blisko. Musimy mieć trochę oddalony. Okej, tutaj będzie dobrze. Po prostu szopa z takim opałem na zimę czy coś takiego, nie? Każdy wie, o co chodzi. Potrzebna jest taka szopka czasami. Chociaż jeszcze komina nie wbudowałem w tym mieszkanku, więc nie wiem, ale... Okej, nie będziemy się tym przejmować. Ja się nie zajmuję aż tak bardzo jeszcze detalami, ale w przyszłości będę musiał się tym zająć. Okej, frozen ten, ice plains. Okej, musimy na ice plains sobie wszystko tutaj po kolei przesetować. Ice plains, okej. Ice mountains, mushroom island, mushroom shore, beach, desert, okej. Jeszcze muszę trochę tak przyklikać, widzę tego. Wydaje mi się, że nawet przegapiłem raz. Okej, chyba jest dobrze, tak? Tu będzie dobra. Frozen Ice Plants, okej. Jeszcze muszę tylko ten jeden pasek przeklikać tutaj. Przeklikamy sobie jeden pojedynczo każdy. Żeby po prostu były dobrze skierowane. W sumie mogłem setować cały biom, ale... No okej, czekajcie, bo coś tutaj... Wyskoczył mi komunikat. Okej, to tym się nie przejmuję. I teraz w tym momencie poczekajcie, bo coś mi tu wyskoczyło. Okej, zajmiemy się budową naszej szopy. Muszę się zastanowić, jak ona będzie wyglądać. Po pierwsze wiem, że z tyłu będą płotki się znajdować, gdyż to będzie dosyć fajny motyw. I płotki zaraz je setujemy jeszcze do odpowiedniego wyglądu. Okej, ja myślę, że coś takiego będzie jak najbardziej w porządku. I z przodu damy po prostu miejsce na wejście. Okej, to będzie całkiem ładne. I całkiem estetyczny się odchodzi. Tylko czy ten bloczek konkretny, bo tutaj jest taki bloczek. I muszę pomyśleć... No nie, no to... A nie, w sumie jak wybuduję jeszcze schodki i półpłytki tutaj, które będą się znajdować, to może mieć nawet prawo bytu, bo jak na razie to tak wygląda trochę lewitująco. Oj, kurde, to się nie łączy. To mamy problem, szczerze, ale okej, dobra. Spróbujmy zrobić tą szopę po prostu tak. Najwyżej później ją trochę pozmieniamy. I teraz jedziemy dalej z budową. Musimy tak skończyć całą szopę. I w ogóle dziękuję bardzo serdecznie za łapki pod ostatnim odcineczkiem, ziomeczki z Best Builders. Naprawdę bardzo mnie ucieszyło, że frekwencja znowu była bardzo dobra. I mam nadzieję, że tym razem uda nam się to powtórzyć znowu pod tym odcinkiem. Gdyż, no nie wiem, no po prostu chciałbym. W następnym odcinku nie wiem szczerze, czym będziemy się zajmować. Chyba jeszcze będę męczył tutaj wioskowe te budowle. Możecie w sumie mi podsunąć nawet pomysł, czego my jeszcze w tej wiosce nie mamy. Tak reasumując, mamy kowala, mamy domek wiejski jakiś. Jeszcze będę musiał tych domków trochę dobudować, co prawda. Ale brakuje nam tutaj jeszcze czegoś. Szczerze nie mam pomysłu, co by mogło nam zabraknąć tutaj. Ale możecie mi coś podsunąć, jakiś, nie wiem, no bar właśnie nam buduje tam. I dobra, szopa na drewno jak najbardziej chyba wygląda dość estetycznie. Jeszcze możemy tą jabłoń wyciąć ewentualnie, przeniesiemy ją później tutaj gdzieś drzewo obok jeszcze damy. Zobaczmy, jak to wygląda. Oj, wyciąłem trochę tutaj trawy, naprawmy to od razu. I wydaje mi się, że jeszcze jedną rzecz tutaj dołożymy. Która dość mi też tak się kojarzy trochę z właśnie z sadami, że tutaj też była taka inna roślinność jadalna poniekąd. O, to też ma tekstury jakieś, te widzę. A tych tekstur nie ma dużo. Okej, to weźmy sobie, wykorzystamy kwiat róży i musimy znaleźć teraz odpowiednią teksturę. Też widziałem tutaj tekstury poziomych czy czegoś takiego. Okej, to jest dosyć taki ten. O, i to jest ta tekstura, której chciałbym tutaj użyć i gdzie niegdzie pomieszczać. Gdyż no po prostu mówię, sady jabłeczne, okej, z jabłkami. Kojarzą mi się właśnie z tym, że tam gdzieś też były niedaleko różne owoce, właśnie krzewy takie stylu właśnie truskawek, jagód i tak dalej, porastały gdzieś niedaleko. To też się sobie tutaj umieszczę, także tutaj za płotkiem będę musiał się zająć w ogóle tej całą roślinnością, która będzie otaczać to miejsce, więc może od razu sobie z tym, żebyście na nagraniu jeszcze widzieli, jak to będzie wyglądać po nałożeniu tutaj, prawda, otoczenia. To jeszcze muszę bloczki, widzę, zapełnić. Przepraszam, że się jąkam w ogóle, trochę tak właśnie zauważyłem ostatnio. Ale to tylko dlatego, że na bieżąco myślę, co tutaj mówić i przez to się też jąkam, nie? Bo się zastanawiam.
I to tak jakoś wychodzi. Okej, okay. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Za chwilę podlecimy sobie na bok i obejrzymy, jak to nasz sad tutaj jabłeczny się prezentuje. O, tu ktoś do mnie przyleciał, widziałem. Więc zobaczmy sobie. No ja myślę, że praca bardzo dobra, więc widzimy się już za chwilę. Będziemy patrzeć na pracę pozostałych graczy. Bardzo serdecznie. Jest to już końcówka filmu. W tym momencie przejrzymy wszystkie budowle, które zostały wykonane na odcinku. Zaczynając od mojego sadu. Zaczniemy od tego domku, który tutaj zdążyłem sobie trochę wykończyć. W środku jeszcze będę nad nim trochę pracował przy użyciu innych metadat. Ale prezentuje się mniej więcej nasz sad w ten sposób. Będę musiał tutaj jeszcze mur poprawić i trochę drzew dorobić. To już jestem pewien, jeszcze parę takich niestandardowych wybudować. Więc będę musiał ogólnie znaleźć jakiś pomysł na fajne drzewa. A teraz polecimy sobie do budowli chłopaków. Tutaj najpierw będzie dom zielarza, uzdrowiciela, który wybudował nam prosty logiczny. I ten domek jest oczywiście taki sam, jak był podczas naszych Best Builders. Jest on trochę zmieniony. W tym wypadku jest już środek wykończony i prezentuje się bardzo fajnie. Tu pomogłem chłopakowi jeszcze z metadatami co niektórymi. Więc tutaj prosty, jak najbardziej propsy za budowę tego domku. Oj, ktoś się tutaj pojawił nam. Dobra, nieważne. Także jest to budowla prostego. Teraz polecimy jeszcze do budowy Sparkla. Więc ja sobie polecam normalnie. Chłopaki, jeśli chcecie, to możecie się tam już przeteleportować. Bo w międzyczasie jeszcze popatrzymy tutaj na inne budowy, które wykonałem. I tak, tak jak już mówiłem, możecie mi podsunąć pomysł na jakąś najbliższą budowlę. Wiem, że jeszcze będę gdzieś staw budował, ale co to w większej jakiejś budowli, to mam już jakieś plany teoretyczne, ale ciągle uczę się tego stylu budowania i będę go się jeszcze przez najbliższy czas uczył. No, wow, fajnie. No i to jest to, co mówiłem, to jest poszerzona budowla. Jeszcze tutaj będę musiał drogę tylko doprowadzić. Wydaje mi się, że jeszcze się zapleczem razem zajmiemy, bo tutaj jako chłopaki, że wygrali, to będą mogli swoje budowle ciągle przy mojej zgodzie, przy mojej pomocy edytować. Tutaj bym ci radził, stary, zmienić jednak to na cobblestone w tym miejscu. Lub w ogóle na drewno zamienić te ściany. Zdecydowanie będziemy zmieniać te ściany na drewno, ale jeszcze takie o ciemne. Więc tym się zajmiemy za chwilkę. Z chłopakami tutaj jeszcze pobudujemy, więc o, takie ciemne drewno będzie fajniej wyglądać. Zdecydowanie będzie bardziej realistyczne, bo no bo kamień to by się chyba zarwał w tym wypadku. Jeszcze zacznijmy sobie tylko na jednej ścianie tutaj. I za chwilę jeszcze obejrzymy sobie środek, bo środek wam powiem, jak zagospodarujemy, gdyż widziałem już te budowle. Wydaje mi się, że z drewnem to będzie całkiem ciekawie też wyglądać. No fajnie będzie. Więc po pierwsze zagospodarujemy jakoś tył. Po drugie, tutaj zostanie wybudowany barek w tym miejscu, gdzie tutaj patrzycie mniej więcej, jak są te dwie belki, to tu znajdzie się barek. Tu znajdą się jakieś siedziska, prawda? I tu mniej więcej, bądź nawet z tego miejsca wyjdziemy do zejścia do piwnicy, w której to będzie się, prawda, winiarnia znajdować, bądź nie wiem, bądź pimbrownia czy jakoś tak. A tutaj się znajdzie pomieszczenie w jakieś prywatne właściciela całego tego baru, czyli tutaj w tym wypadku Pata, bo oni są, prawda, z ich budowlami jakby będą kojarzeni, że więc tu będzie ich imieniem i nazwiskiem, nie no, nazwiskiem to może nie, ale budynki będą dedykowane im jakby, więc tutaj będzie barman Pat Sparkle podpisany czy jakoś tak. Jeszcze ci radzę zauważyć, Pat, że one mają ID to drewno. To drewno jest 5.2.9, jakbyś setował, nie? Także ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Chłopaki, pożegnajcie się. No nara. Także wam dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do polajkowania filmu, do zostawienia łapeczki po sobie. Oczywiście żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć!